Czy wiecie, jaki element budowy ludzkiego ciała jest największy? Wiecie? Skóra. Tak, skóra. Obejmuje ona każdy centymetr naszego ciała, od nosa do stóp. Jakby nie spojrzeć z każdej strony. Pewnie nigdy nie zastanawialiście się nad tym, skąd biorą się nowotwory skóry. Problem wcale nie jest taki rzadki, jak się wielu osobom wydaje. Nie mówię tego po to, by straszyć, ale po to, by pokazać, jak w prosty sposób uniknąć czerniaka skóry. Zanim to zrobię, zobaczcie, o co chodzi z tym czerniakiem. Tak wygląda skóra ludzka w przekroju. U góry znajduje się cienka warstwa naskórka, zbudowana z kilkunastu warstw komórek. Jej grubość wynosi maksymalnie 1,5 mm na stopach i dłoniach oraz 0,5 mm na pozostałym obszarze ciała. Poniżej znajduje się skóra właściwa, której grubość wynosi około 2 mm. W skórze właściwej umiejscowione są zakończenia nerwowe, naczynka krwionośne oraz komórki łącznotkankowe. Ostatnią i najgłębszą warstwą skóry jest tkanka podskórna, którą tworzą tkanka tłuszczowa i łączna. Pod wpływem promieniowania UV na powierzchni naskórka powstają tak zwane pieprzyki i znamiona. Na skutek działania różnych szkodliwych czynników pieprzyki mogą zacząć mutować i stać się nowotworem złośliwym – czerniakiem. Czerniak początkowo niezauważenie rozrasta się w głąb skóry. Jeżeli rozrośnie się na głębokości kilku milimetrów i dosięgnie naczyń krwionośnych, wówczas poprzez krew rozsieje się po organizmie, wywołując nowotwory płuc, wątroby, mózgu. Wtedy na ratunek jest niestety za późno. Zobaczyliście, jak drobna, niepozorna zmiana może doprowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Kogo dotyczy ryzyko zachorowań? Ryzyko zachorowań szczególnie dotyczy osób o jasnej karnacji, osób z dużą ilością zmian barwnikowych, znamion w miejscach, gdzie dochodzi do drażnienia. Tych, którzy doznali oparzeń słonecznych, szczególnie w dzieciństwie. Ludzi słabo tolerujących słońce, którzy opalają się z trudem. Jak w prosty sposób uniknąć czerniaka skóry? Po pierwsze, unikać przebywania w pełnym słońcu w godzinach od 11 do 16. Stosować nakrycia głowy. Często osoby stosujące kremy czują się tak bezpiecznie, że w efekcie przebywają w pełnym słońcu przez wiele godzin, wylegując się, uprawiając sport lub relaksując się na wodzie. W opinii lekarzy nawet gruba warstwa kremu nie zabezpiecza w wystarczający sposób. Dlatego należy rozsądnie korzystać z opalania. Po drugie, tatuaże są super. Sama mam kilka i jestem z nich dumna. Jeżeli planujesz zrobić sobie tatuaż, pamiętaj o tym, aby nie wykonywać go na znamionach. Nie wolno przebijać pieprzyków igłą z barwnikiem. Bezwzględnie należy zachowywać bezpieczny margines około centymetra wokół znamienia. Zwróćcie na to szczególną uwagę, informując o tym tatuażystę. Zapytajcie też o skład chemiczny farb do tatuażu. Czerwone kolory mogą zawierać rakotwórcze siarcze rtęci. Po trzecie, niedawno wprowadzone prawo zabrania korzystania osobom niepełnoletnim z solariów. Badania dowodzą, że solaria aż o 75% podnoszą ryzyko czerniaka. Po czwarte, pozbywając się zarostu na twarzy czy niechcianego owłosienia gdziekolwiek na ciele, należy unikać haczenia maszynką o pieprzyki. Nie należy też drażnić pieprzyków mechanicznie, używając szczotki czy ostrej gąbki.
Istnieje 5 cech, które charakteryzują niepokojące zmiany na skórze. Cechy łatwo zapamiętać, jak 5 pierwszych liter alfabetu. A, B, C, D, E. A jak asymetria. Sprawdź, czy znamię jest symetryczne. Czy po podziale na dwie połówki obie są takie same. Zwykłe znamiona są symetryczne. B jak border. Czy znamię ma postrzępione, nieregularne brzegi? Zwykłe znamiona są owalne lub okrągłe i wyraźnie oddzielone od reszty naskórka. C jak kolor. Zwykłe znamiona są jednolicie zabarwione. Niejednorodne powinny zostać sprawdzone. D jak duże jest znamię. Każde powyżej 5 mm wymaga obserwacji. E ewolujące, czyli zmieniające się w czasie, rosnące lub wznoszące się ponad okalający naskórek. Jeżeli jakaś zmiana spełnia jedno z kryteriów A, B, C, D, E, idź do lekarza dermatologa na kontrolę. Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz zbadać znamię wideodermatoskopem, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka. Kontakt widać na ekranie. Dbaj o swoją skórę i ciesz się zdrowiem!